Prawo startu w brytyjskiej stolicy zapewnili sobie na ubiegłorocznych Mistrzostwach Świata Damian Janikowski i Łukasz Banak. Pierwszy został srebrnym medalistą w kategorii 84 kg, drugi zajął piąte miejsce w wadze do 120 kg. Pozostali zapaśnicy Śląska swej szansy będą szukać na trzech olimpijskich turniejach kwalifikacyjnych, które rozegrane zostaną w kwietniu oraz na początku maja. Chciałbym, żeby wszyscy się zakwalifikowali, choć wiem, że to będzie bardzo trudne, bo te turnieje kwalifikacyjne są bardzo wyśrubowane. Kwalifikuje się tylko dwóch pierwszych zawodników, a z trzeciego turnieju pierwsza trójka. Zawodnicy tacy jak Dawid Kareciński w kategorii do 60 kg ma duże szanse, Tomek Świerk w kategorii do 66, Julian Kwit w kategorii do 74 kg. To są zawodnicy, na których najbardziej stawiam. Kolejnym ważnym tegorocznym wyzwaniem dla wrocławskich zapaśników będą Mistrzostwa Europy Seniorów, które na początku marca odbędą się w Belgradzie. Mistrzostwa Europy nie dają przepustki, nie dają paszportu na Igrzyska Olimpijskie, ale tam zawodnicy muszą się sprawdzić. Oni muszą pokazać już swoją jakąś formę, swój poziom sportowy, bo później już w kwietniu, tak jak wcześniej mówiłem, i początek maja są te turnieje kwalifikacyjne. I mam nadzieję, że nasi zawodnicy w Mistrzostwach Europy wystartują. Najbliższe miesiące to także spore wyzwanie dla trenerów Śląska, którzy muszą odpowiednio przygotować zawodników walczących o olimpijskie kwalifikacje. Muszą dwa razy szczyt formy jakby szykować i pierwszy szczyt formy to są turnieje kwalifikacyjne, czyli trzeba osiągnąć 100% plus regulacja wagi, to jest bardzo trudne. No i następnie trudno będzie zdobyć drugi raz szczyt formy w niespełna 3 miesiące, bo zostanie 3-4 miesiące do Igrzysk Olimpijskich. Trener Śląska jest jednak dobrej myśli i liczy, że sztab szkoleniowy stanie na wysokości zadania. Polscy zapaśnicy na olimpijski medal czekają już 16 lat.